Dzień dobry, domyślam się, że większość z Was absolutnie się tego nie spodziewała, natomiast witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z komentowania reklam po długiej przerwie. Co się stało? 2020 Jurhara nagrywa komentowanie reklam. W moje łapki, moi drodzy, dostała się pewna bardzo ciekawa reklama. Chociaż z drugiej strony nie nazwałbym ją ciekawą, raczej dziwną. I dlatego też pojawi się na odcineczku. Szukałem przeróżnych reklam takich telewizyjnych i mało która wzbudziła we mnie takie zainteresowanie jak ta reklama, którą zaraz sobie obejrzymy z AliExpress. Zanim jednak zaczniemy, to gdzieś tutaj powinno być. O, tu mam. Moi drodzy, księga, wow, przylepiła się do innej książki. Dawno tego nie wyciągałem. Nawet pewnie zwrócicie uwagę, że jest dużo kurzu, jest bardzo dużo kurzu. Natomiast, moi drodzy, księga humoru, która tak często, właściwie praktycznie przy każdym odcineczku towarzyszyła nam w komentowaniu reklam. Wszędzie jest ten kurz, ja pierdzielę. Dobrze, dzisiaj cię ponownie otworzę po tak długiej przerwie. Dla tych w sumie nowych od razu powiem, bo nie chcę, żebyście się bardzo zawiedli. To nie jest księga humoru, to jest księga okropnych dowcipów, księga żenuły. Natomiast czytaliśmy to sobie zawsze na początku odcinka. Chyba nigdy jeszcze nie trafiłem na dowcip, który by mnie tutaj faktycznie rozbawił. Natomiast spróbujmy razem. Ja sobie jakiś wylosuję na przykład. Zrobimy sobie to w ten sposób. Ciach. Jeszcze parę stron na przykład. Tak. I to. Ale długie. Hrabia z Janem pojechali na polowanie. Po drodze na rozgrzewkę deko wypili. Okej, okay, nagle widzą jelenia. Hrabia wypalił i nie trafił. No to wypili jeszcze raz. Znów widzą jelenia. Hrabia znów wypalił i nie trafił. Znowu wypili. Jadą dalej i widzą jelenia. Hrabio, może teraz ja spróbuję? Dobrze, Janie. Jan strzelił i jeleń padł. Jak to zrobiłeś? Trzeba celować w środek stada. Że pili wcześniej, dlatego nie trafiał, że... Dobra, jestem czasami bardzo nieogarnięty, może wy to zrozumieliście, może kogokolwiek z osób, które mnie w tym momencie oglądają, to rozbawiło. Już wiem, dlaczego tak się kurzyłaś. Moi drodzy, zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Super by było wbić pod tym odcineczkiem takie 3000 lajków. Wtedy będę wiedział, że czekaliście na kolejny odcinek komentowania reklam i tak samo będę wiedział, że chcecie tego więcej i żeby zrobić to w niedalekiej przyszłości. Czyli na przykład za tydzień. Moi drodzy, to jest poduszka. Really, nigga? Każdy, moi drodzy, się kładł na poduszkach, ale nigdy, gwarantuję wam, przynajmniej mam taką nadzieję, ale nigdy nie kładliście się na takiej poduszce, którą za chwileczkę zobaczycie. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka wszystko jest okej. No, poduszka spełnia swoją funkcję. Możesz sobie położyć na niej głowę, możesz sobie odpocząć, możesz nawet położyć na niej dupę i wypierdzieć sobie tam dziurę, jeśli masz takie życzenie. Ale ogólnie wygląda mega i sam mam w tym momencie ochotę rzucić hajsem prosto w monitor, żeby ją dostać. Ba, nawet jeśli chcesz korzystać sobie tak krzywo z laptopa, to możesz sobie w taki sposób usiąść. Ja, koleżanko, bym nawet 5 minut nie wytrzymał w taki sposób. Ale dobra, nie przyszedłem cię tutaj oceniać. Chodzi o to, że możemy sobie na przykład te dwie poduszki położyć i się oprzeć. Spełniają na razie swoją funkcję. Możesz usiąść na poduszce i się na niej położyć. Wszystko jest takie urocze! Mówię, chcę już rzucić w tym momencie hajsem w monitor, żeby coś takiego dostać. Już... Nie mam czym rzucić. Dobra, żarty żartami, moi drodzy. Wszystko było ok do tego momentu. Od tego momentu teraz wszystko się zmienia. Dlaczego? Ta poduszka i tak wyglądała mega. Mega uroczo wyglądała bez tego dodatku dupy. Ja naprawdę chciałbym zrozumieć, jaki był powód dodania tej dupy. Nie. Czyli to po to. Dlaczego wpychasz tam paluchy? Znaczy, okej, żeby zaprezentować, że tam jest dziura, ale właśnie o to mi chodzi. Po co jest tam ta dziura? Do czego to ma służyć? Do czego ma służyć ta poduszka? Ponieważ do tych podstawowych funkcji nie był potrzebny ten dodatek. Jeszcze spójrzcie na ten jej uśmieszek podczas tego. No co do ciula? I poszła spać zadowolona z tymi wszystkimi kocio poduszko dupami.
Nie wiem, jak to nazwać. Kociodupowate poduszki, zdobądź je już teraz. Nie wiem naprawdę, po co to dodano. I zastanawiasz się pewnie, ile taka kociodupowata poduszka kosztuje. Nie, na szczęście to nie jest materiał sponsorowany. Ano od 13 do 37 dolarów, czyli tak w przybliżeniu od 50 do 150 zł za twoją kociodupowatą poduszkę. Nie wiem naprawdę, od czego zależy ta cena. Czy od wielkości tej kociodupowatej poduszki, czy może najdroższe jeszcze kurwa miauczy podczas wkładania tego palucha. I uwaga, moi drodzy, na opis. Pluszowe zwierzaki, zabawki, lalki dla dzieci, dziecko, piękne, miękkie, poduszka do spania, prezent dla dziewczyny. Okej, to się tam pewnie troszeczkę źle przetłumaczyło. Natomiast mimo wszystko, jak prezent dla dziewczyny? Jak prezent dla dziecka? Dalej próbuję zrozumieć, dlaczego i po co ktoś kupuje takie rzeczy. Albo nie wiem, może ludzi satysfakcjonuje i relaksuje wkładanie, nie wiem, paluchów w jakieś rzeczy. Nie wiem. Rozumiem, gdyby to była właśnie taka zwykła poduszka, jak z początku tego filmiku, na który możemy się położyć, zrelaksować, usiąść sobie krzywo. Ale to, co nadeszło później, to... I don't understand. Wystarczy kociodupowatej poduszki na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu wasze jakieś przemyślenia dotyczące tej reklamy. Jeśli właśnie dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie również kitku miałku, żebym wiedział, że faktycznie dotrwaliście. Tymczasem lecimy z kolejną reklamą. Cześć, maluchu, chcesz podwózkę? Chodź! Moi drodzy, po tym fragmencie już wiem, że nie chcę być youtuberem. Ja chcę prowadzić busa z Pikachu, to jest moja praca marzeń. Okej, to jest, moi drodzy, autobus z całą masą różnych Pokemonów. Tym bardziej chcę tę robotę. Tylko że jeszcze nie do końca umiem dobrze jeździć. A w grach nie wychodzi mi to najlepiej na świecie. O, co tam się stało? Kurwa, chciałem tylko kurwa zobaczyć. Boję się oddalać kamery. Chciałem tylko zobaczyć, co się wydarzyło. Nie wiem, co zrobić w tym momencie, naprawdę. O, policja tu jest, pomocy. No ale chciałbym mieć autobus taki pełen Pokemonów jak tutaj. Ej, ale spokojnie, ziomeczku, to co ci się tak śpieszy? I'll be right back. Jesteś creepy, to zaraz wracam, jeszcze ten psychopatyczny głos. Co co kliknąłeś? Co ty zrobiłeś? Where can you catch all 150 Pokemon? Nie, dlaczego? Ej, bez jaj, to było emitowane normalnie w telewizji. Jestem bardzo ciekaw, co musiał sobie pomyśleć dzieciak, który oglądał te reklamy, który jest zżyty z Pokemonami, bo ogląda te bajki, wiecie, jest dzieciakiem, ma swojego tam Pikachu na Game Boyu i tak dalej i nagle widzi w telewizji, jak jego ulubiony Pikachu jest miażdżony. Jeszcze dodatkowo ten ziomek, jesteś creepy, słyszysz? Jesteś creepy z tymi wyrazami twarzy. On your Game Boy, that's where. Pokemon for Game Boy is here. With both packs you can catch them all. Games and systems sold separately. I zamknąłeś Pokemony w... Nie wiem, dlaczego zrobiłem tak, ale zamknąłeś Pokemony w Game Boyu. Okej, jak dla mnie to dalej jest i tak creepy. I te komentarze. Bez ciebie, przerażający kierowca autobusu, nie mielibyśmy Pokemonów. Dziękuję ci. Ale też jest inny rodzaj komentarzy na zasadzie: ten potwór, moglibyśmy żyć w świecie z Pokemonami. A ja to podsumuję tak, one ci zaufały, patrz w tym momencie tutaj na ich minki, one nie wiedziały, co się szykuje. Były zadowolone, nie wiem, myślały, że jadą sobie na łąki i polany żreć trawę, czy nie wiem, co tam żrą sobie Pokemony. Jakieś owocki, umpa lumpy, nie, to chyba z innej gry, ale no coś tam sobie na pewno żrą na tych łąkach i polanach. I nagle... Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli zobaczę, tak jak wcześniej wspominałem, dużo lajków, dużo komentarzy, dużo reakcji ogólnie pod tym materiałem, to ciśniemy sobie praktycznie od razu z kolejnym odcinkiem komentowania reklam. Troszeczkę tych reklam mam, ale też się nie obrażę, jeśli mi wyślecie jakieś, które wy znajdziecie. Najlepiej jakieś takie właśnie z AliExpress, jakichś takich nowych miejsc. Niekoniecznie stare z telewizji, bo jestem bardzo ciekaw, co teraz powstaje i jestem bardzo ciekaw, czy jest więcej reklam pokroju poduszko dupo kotów.
No. Przypominam również o możliwości wspierania kanału. W opisie tego filmu niebieski guziczek wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki. A ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Asax. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału. Trzymajcie się i hejos!